Założeniem w realizacji nagrania było, aby hymn wykonały osoby, które na co dzień nie są w przeważającej mierze związane z muzyką zawodowo czy profesjonalnie, a reprezentują zróżnicowany poziom, odmienne stany, co mogłoby zostać zobrazowane poprzez ideę logo synodalnego. Libretto hymnu zostało przygotowane przez siostrę Teresę Annę Izworską, a prawykonanie utworu odbyło się 4 listopada 2017 roku w kościele parafii pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki w Sowinach. Nie, po kościele.